Jesteśmy w takim pięknym miejscu, w samym środku lasu. No może nie w samym środku, ale na obrzeżach lasu. Jest cisza, spokój. Oprócz nas jeszcze jeden kamper. I wczoraj był przepiękny, cudowny zachód słońca. Cisza, spokój. Widzieliśmy zająca, ptaki śpiewające. Wieczorem sobie graliśmy na gitarce, był dżemik. Jest tak cudownie i sielsko i powolnie, że stwierdziliśmy zgodnie, że właśnie tego nam trzeba było. Dokładnie tego nam trzeba było. Postoju w zieleni, w naturze. No jest tutaj przepięknie, przecudownie, przesielsko. Także idziemy jeszcze chwilę się pocieszyć tym miejscem na spacerek. No i potem ruszamy dalej. Ale właśnie fajne jest to, jak życie nam podsuwa. Dokładnie to, czego nam potrzeba tak naprawdę. Prawda. Czasami sami o tym nie wiemy, czego nam potrzeba. Dostajemy ciszy to i, spokoju. I się okazuje, że to jest właśnie to. No. Pięknie. Po tej ostatniej podróży autostradowej. W ogóle zapomniałam wspomnieć i dodać, ale dzisiaj zaczynamy wielką majówkę. Także Polacy wyjeżdżają, świętują. Zresztą cała Europa, z tego co się dowiedzieliśmy, to w całej Europie świętują wielką majówkę. Także dzisiaj zaczyna się wielkie święto. Grillowanie, zabawy, relaks. My jedziemy na majówkę do Polski. Już niedaleko, jej! Co tam, Kasia? Masz? Widać jakieś dziki? Cześć! Nie, mam patyk. Zbliżamy się do granicy! Jaj! Jak się Łukasz czujesz? Jakiej granicy? Do naszej polskiej granicy. No, do Polski. Bardzo się cieszę. Dzisiaj dużo nie kręciliśmy, bo nie ma za bardzo co na autostradzie niemieckiej. Ale ciekawe jest to, że nie ma tirów. Jest 1 maj i tiry wszystkie siedzą na parkingach. A tu jest Polska! Kaśka, tam jest Polska! Oh my god! Dobrze. Nasze auto wraca do Polski. Dobrze, nie, chyba jeszcze nie. Polen, Republik. No ja, za 4 km. A, to 4 km. Ja się cieszę, o, jak zwykle. Zawsze jak wracam do Polski, to czuję takie mega wzruszenie. Czuję teraz właśnie. Moja ziemia, mój dom. Kiełbasa. Mama, zupa. No fajnie, fajnie. Będzie, to będą to ciekawe 3 miesiące. Oj tak, jeszcze spotkania z naszymi widzami. Widzowie, zwiedzanie, odkrywanie Polski. Jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni z tego, że będziemy w Polsce przez 3 miesiące. Jeeej! Dzień dobry! Ola! Cześć! Jak się masz? Także jesteśmy w Polsce. Schabowy nawet na plakatach na drzwi.
zanim wrócimy do domów, musimy umyć resztki zbrodni, czyli zabitych much na masce. I tak oto, moi drodzy, nasi drodzy widzowie, wracacie razem z nami do domu. Udało się, jesteśmy już w Polsce, dojechaliśmy po prawie 8, po ponad 8 dniach jazdy. Non stop, z dużymi noclegowymi przerwami i zwiedzaniowymi, ale jechaliśmy przez 8 dni z Portugalii, z Porto. Ponad 3000 km zrobiliśmy i wydaliśmy na olej napędowy prawie 300 euro. Przeliczając na złotów, na euro, to jest 300 euro wydaliśmy na tą wycieczkę. Ale jesteśmy już w domu, jest niestety nie tak słonecznie i ciepło jak w Portugalii było, ale nie jest źle. Nie? Jest dobrze, jest bardzo dobrze, cieszymy się, że jesteśmy w domu. Niesamowita sprawa, bo wracamy prawie do... No brakuje dosłownie kilku dni do równej rocznicy naszego wyjazdu. Także mamy poczucie, że zatoczyliśmy pełne koło, pełen cykl w naszym życiu nastąpił, no i jesteśmy z powrotem, ale na podsumowanie jeszcze przyjdzie czas, na pewno nagramy Wam jakiś specjalny odcinek o tym, jak to jest podróżować przez rok czasu w vanie i mieszkać w nim, ale to w przyszłości. Mówiąc o przyszłości, mamy też zamiar, będąc w Polsce, zrobić kilka poprawek, ulepszeń, małych takich zmian w naszym busie, ale to Wam powie Łukasz coś na ten temat. No właśnie, od razu Wam powiem dokładnie, bo chcemy... Przez ostatni rok pojawiło się parę rzeczy, które moglibyśmy udoskonalić, no, sprawić, żeby było lepiej w naszym vanie się żyło. I mam taką listę tutaj rzeczy i pokażę Wam, co chcę zrobić przez najbliższe tygodnie. Zaczniemy od kranu, że prawdopodobnie wymontujemy ten kran i zamontujemy taki, który ma włącznik wbudowany w ten przycisk. Czyli jeżeli po prostu się podniesie kran do góry, to będzie leciała woda, bo u nas, jak wiecie, mamy tą pompkę. Za każdym razem trzeba po prostu pstrykać ten pstryczek, a ta woda tam się leje, więc kran na pewno zmieniamy. Następnie wymienimy zbiornik z wodą szarą i ten zbiornik chciałbym umieścić pod samochodem. Marzy mi się, żeby ten zbiornik na wodę szarą był pod spodem, tak jak w niektórych kamperach, żeby go zamontować, nie wiem, w jakimś karnistrze albo jakimś zbiorniku. Jeżeli ktoś z Was ma doświadczenie montowania zbiorników na wodę, nie brudną czy czystą, ale pod samochodem, to proszę napiszcie mi w komentarzu, czy jakieś coś jest możliwe, gdzie można kupić takie zbiorniki i czy to jest drogie i tak dalej. Jeżeli jednak miałem więcej informacji, to wtedy będzie mi łatwiej. Oczywiście się tym wszystkimi informacjami później podzielę na vlogu, bo cały proces zmian oczywiście będzie kręcony. Następnie przejdziemy do szafki z elektryką i tutaj mamy tylko jeden akumulator na 100 amperogodzin. Zastanawiamy się nad kupieniem drugiego akumulatora, prawdopodobnie też na 100 amperogodzin, bo panel solarny na dachu, mamy panel fotowoltaniczny 270 W, więc on mógłby spokojnie podładować większy akumulator niż ten, który teraz mamy. No i jeżeli nam się uda znaleźć jakiś dostępnej cenie, to też zamontujemy drugi akumulator. Jeszcze chcemy zamontować tutaj, za tymi zasłonami, tutaj roletę, żeby jak przyjeżdżamy na nocleg wieczorem, żeby nie musieć tego alufoksem montować, bo on nigdy nie przylegał tak dokładnie. I sobie po prostu zasuniemy roletę taką pełną, zabudowaną, więc tutaj będzie jeszcze roleta. Ja bym chętnie wywalił te, ale jeszcze będziemy dyskutować z Kasią na temat firanek i wzorów i zasłonek. Później przejdziemy do zmiany miejsca, umiejscowienia naszego stolika, ponieważ mamy taki składany stolik i on zawsze był na tej ścianie, ale ostatnio z Kasią wymyśliliśmy, żeby obrócić go i położyć go tutaj. Wtedy będziemy mieć więcej miejsca, no i mogli oboje sobie siedzieć na naszej sofie, która no tutaj jest zamontowana, bo wcześniej ona była tam, ale mieliśmy problem dojść się do kibelka. Więc montujemy na ścianie od kibelka, zamontujemy stół. Później zabierzemy się za nasze gąbki. One są osobnymi gąbkami, ale sobie złe, źle obszyte i po prostu zrobimy takie dwie osobne poduszki, które będzie można indywidualnie podnosić bez konieczności zdejmowania całej tej instalacji. Tylko po prostu każda gąbka będzie przymocowana do jednej skrzynki i wtedy podnosimy po prostu pojedynczo, żeby nie musieć drugiej osoby, która już siedzi, ruszać w ogóle. Później przejdziemy do szoferki i tutaj marzy nam się, żebyśmy mieli dobrej jakości dźwięk, ponieważ my spędzamy mnóstwo czasu i jeździmy i słuchamy radia. A, radia, nie działa nam nawet radio, więc na pewno to urządzenie, które
no nie działa za dobrze i jeszcze pobiera dużo prądu. To wyrzucimy i zamontujemy normalne radio. Najlepiej, żeby miał jeszcze jakieś Spotify albo coś w tym stylu i żeby przynajmniej odbierało fale FM, bo tutaj coś jest nie tak. I głośniki, bo strasznie nam pierdzą głośniki, po prostu wydają taki przedziwny dźwięk i nie da się słuchać muzyki tak naprawdę. Więc marzy nam się wymiana głośnika i tutaj jest od razu apel do wszystkich ludzi, którzy się znają na głośnikach samochodowych i którzy chcieliby na przykład pomóc i doradzić albo dać w prezencie jakieś głośniki do samochodu, bo ja się na tym kompletnie nie znam, a nie chcę też przeinwestować albo kupić jakiegoś dziadostwa, tak jak zrobiłem z tym radiem. Więc jeżeli jest któryś specjalista od dźwięku w samochodzie, to proszę o kontakt albo o jakąś poradę w komentarzu pod spodem. Tutaj mamy jeszcze takie drzwi do uszczelnienia, bo to jest takie przesuwane drzwi i one mają po prostu szpary, które można palec wsadzić tam i przez tą szparę dostaje się woda. Jest to spowodowane najprawdopodobniej rozregulowaniem tych prowadnic albo też tą złą uszczelką, więc na pewno się zajmiemy tymi drzwiami, bo przez nie ucieka bardzo dużo ciepła, wchodzi bardzo dużo zimna i jeszcze się woda wlewa, jak są ulewy. Następnie zajmiemy się tylnymi oknami, już parę razy o tym mówiliśmy, ale jakiś czas temu skontaktowała się z nami pewna firma, która robi na zamówienie okna do kamperów, do jeepów i do różnych rzeczy. Powiedzieli nam, że bardzo chętnie pomogą nam zrobić te właśnie okna i z możliwością uchylania, bezpieczne, z możliwością otwierania, uchylania. Jedziemy do nich w tym miesiącu i zobaczymy, co tam wykombinują i no, będziemy mieć po prostu z tyłu nowe okna, a jak już jesteśmy z tyłu, to tutaj wreszcie powstanie ten prysznic, o którym już rok opowiadam i rok już mówię, ale zbierałem doświadczenia przez ten rok i oglądałem przeróżne, różne prysznice zewnętrzne i wewnętrzne i już wiem, jakie chcę, więc tutaj powstanie jeszcze z tyłu prysznic. Na takie dni jak dziś, że troszeczkę kropi, albo takie bardzo słoneczne dni, przydałaby nam się markiza. Więc jest plan i pomysł, żeby wybudować tutaj markizę, wybudować lub zamontować. I tutaj też jest kolejny apel, jeżeli ktoś z Was ma jakieś patenty dobre na montaż taniej markizy, to proszę nam napisać w komentarzu, bo wiem, że niektórzy montują jakieś haki, na jakieś flandeki, przybudówki, to przeróżne są, więc jeżeli ktoś ma sprawdzony, fajny jakiś pomysł, to proszę napisać, dać nam znać. Jakiś czas temu wieczorem zorientowaliśmy się, że mamy za daleko włącznik do światła, że żeby na przykład oświetlić sobie tutaj wieczorem, trzeba wejść do środka, nanieść brudnego piachu na ten kasiczysty dywanik i żeby też nie powodować niepotrzebnych stresów i lęków, to też zamontuję gdzieś tutaj taki włącznik światła, jeżeli po prostu będę potrzebował światła, sobie tutaj włączę, siedząc na zewnątrz, na przykład, nie wiecie, na ogródku, grille i tak dalej, żeby nie trzeba było wchodzić do środka. Więc to jest takie udogodnienie i jeszcze z jednej takiej udogodnienia, bo takie ulepszeń i to będzie ostatnie dzisiaj, to jest ocieplenie tylnik naszych drzwi, bo te drzwi już kiedyś tam wpuściłem trochę pianki, ale jak się dowiedziałem, to nie była dobra decyzja. Jeżeli ktoś z Was ma patent, jak ocieplić tylnie drzwi w samochodzie, to puste przestrzenie nad szybami i pod szybami, to proszę dać nam znać, czy tam można jakąś inną piankę w silikon, no nie wiem, no coś to trzeba po prostu ocieplić, bo odizolować, bo w lecie jest bardzo gorące nasz, także można jajka smażyć na tych drzwiach, a w zimie jest bardzo, bardzo zimne, więc chciałbym tylnie drzwi ocieplić. Więc jeżeli ktoś z Was ma pomysł, to dajcie znać w komentarzu. Jeszcze jest jedna rzecz, jeszcze Łukasz obiecał Kasi, że zrobi tutaj takie półeczki, w których wszystko to, co wisi, gdzieś tu się majda, będzie można chować właśnie w takich skrzyneczkach, czy jakichś dzbanuszkach, nie wiem jeszcze jak to będzie, ale to będzie na ścianę dużo rzeczy jeszcze poleci, także cała ta przestrzeń będzie dla nas wolna. No to tyle tych zapowiedzi szumnych, zobaczymy, ile z tego wyjdzie w planie, czy to się uda, czy się nie uda, czy czas pozwoli, czy pieniądze pozwolą, zobaczymy. Jesteśmy optymistami, mamy zamiar posiedzieć parę dni, popracować nad tym samochodem, ale jak wyjdzie słońce, bo na razie jest taka niezaciekawa pogoda. Mamy też dużo rzeczy do zrobienia, do odwiedzenia, tak, do zobaczenia. Jak wiecie, wybieramy się w turnę po Polsce, także chcemy zobaczyć nasz kraj, zwiedzić ciekawe, piękne miejsca i podzielić się tymi miejscami z Wami, bo wyjeżdżamy daleko, cała Europa, świat, a przecież Polska jest piękna. Tak. Także jeśli macie jakieś fajne miejsca, jeśli znacie jakieś fajne miejsca, które warto odwiedzić, z którymi warto się podzielić, bądź macie jakieś, zajmujecie się jakimiś rozrywkami, które warto byłoby wrzucić na Wings Experience i dzielić się z innymi. Napiszcie do nas na e-maila na podróżowanie przez w@gmail.com. W komentarzach już jest za dużo rzeczy, więc sprawy dotyczące jeżdżenia, odwiedzania Polski i robienia jakichś fajnych, ciekawych rzeczy, jeśli macie pomysły, chcecie się z nami spotkać, napiszcie nam e-maila. Dobra, super. Miłego. Pa, 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 pa. Do zobaczenia. Jeszcze Wam pokażę, kto tutaj jest za nami. No cześć! Nasza komunijna dziewczyna, no cześć! Okay.
Tak to wygląda.